cały stosik maszynopisu. These were all the pages I had on me. And more. Mm. Alan, please. You're sliding back into the... Tell me one more lie and I'll shoot you in the face. Skąd ty masz pistolet? Ah, well, it was worth a shot. Really, Wake, come on. Let's work together on this. You have no idea... Hartman, shut up! Barry, get out of here. I'll catch up with you. Get a car. Oh, Al, let's just... Go! Wake, listen okay. to me. This is a mistake. Don't you see? Together we can create something absolutely wonderful with your ability and mine. Uh-oh. Opętają go. Teraz z Hartmanem będziemy walczyć. Czy nie? Nie, on się... O nie, on go tam zostawił. Boję się. Co tu mamy? Hartman obserwuje upadek Wake'a. When the rider hit the water, he ordered Jack to take the boat to him. The spot was easy to see in the dark, even with all the extra lights in the boat. The flare floated and kept burning, even in the water. Jack turned the radio louder as the engine sputtered. The music was rough and clanking, something the Anderson brothers would no doubt have enjoyed. But Hartman chose to ignore it. Wake was finally within his reach. Okay. Cieknij z kliniki. Ale Fredno, on go tam zostawił. Au! Ale nie mamy latarki. Oh fuck. Au! Au! O, tu jest pełno mroku. O nie. Teraz mnie mrok zje. No, Alan, otwórz to. Mrok. Nie! O nie! I needed light to get the possessed bookshelves out of my way. No. Au! Przecież ominęłam je tak zgrabnie. Teraz dopiero dostaję po głowie. No latarki potrzebuję, ale gdzie jest latarka, na Boga? Tu? Au! I umrę od tego zaraz. Gdzie jest latarka? Tu jest jakaś lampa. Au. A może tam do góry trzeba iść. A, tu jest ten generator. Przecież. Dobra. Zrób coś z tym. No! Wszystkie mebelki dostają po głowie. To dobrze. Zobaczmy, czy coś tu jeszcze. A, tu jest ten telewizor. On w ogóle jakby odbijał to, co tu jest w tym pokoju. Mogę tu wejść? Nie. Ale ja chcę latarkę. No ale... Au! Nadal tutaj są te dziwne przedmioty. Oga, tym... To jest na czas? Znowu? Dobra. Nie lubię rzeczy na czas. Albo kilka razy to trzeba wyrzucić, ale nie wiem. Au! No Alan, przedarłbyś się tam gdzieś. Gdzie to było? No fuck! Nie rozumiem tej gry. Bez sensu.
Nie dadzą mi normalnie powalczyć, tylko kurde, robią jakieś dziwne tam akcje. Ucieknij z kliniki. To staram się. Ja nie wiem, czy mam tą samą drogą uciekać. Au, au. Nie. No ale tu nie ma wyjścia stąd. No chyba, że tam drugą stroną jakoś trzeba wyjść. Ale którędy? Chyba, że tamtędy. No bo tu jest zablokowane. O, oh God. Ja chcę latarkę. Dobra, zbiegaj. Mrok atakuje. Au. Wow. Mordę kopany. Dobra. To nie wygląda na czasówkę. To jakby musiała kilka razy. Albo kilka generatorów. Nie no, to zaznaczyłoby na mapie, a ucieknij z kliniki. Może je tam... A. Czekamy chwilkę jeszcze. Bo ten generator się wyłącza, tak jak poprzednie. Może teraz będę miała jakieś szanse, kurde. Nie mam pojęcia, jak stąd mam uciec, kurde. No bo tu jest jakieś wyjście, ale... Ale nie mogę wyjść przez ten mrok. Chyba, że tędy jakoś. O, ga. Dobra. Podnieś racę. Nie, masakra, bo ja... w ogóle nie widziałam stamtąd wyjścia. O! Nie! Nie chcę, żeby mnie to straszyło. Ja protestuję. Okej, może racą? Jedną, jedyną, jaką mi dali? Okej. Tutaj jest jakiś telewizor. Użyj. Co to jest? Wyścigi samochodowe. Okej, odblokowałam osiągnięcie. Wow. Co, Japończyki, jakieś Koreańczyki? Coś. Mustang Drift. Okej. Tu mamy kartę naszego pisma. Hartman knew he was no creator. He had no ambitions on that front, and he certainly didn't want to end up like every artist he had worked with here, damaged in ways that were hard to describe, or worse. It was enough for Hartman to maintain creative control and provide direction, to be a producer. That was what most of these people were in need of anyway. Of course, suitable subjects were few and far in between. Dobra, dajmy sobie spokój z tym programem telewizyjnym. Chyba nadzwyczaj ciekawy nie jest. Ups. Nie mogę wyjść.
Nie, ta kula chce mnie zjeść. Nie chcę stąd wyjść. Nie. Dobra, schowam się tu. Zjesz mnie? Jak będę tutaj? No i co ja mam teraz zrobić? Wow. Nie wiem, czy ona to przełamie, czy nie. No chodź tu. Dobra, wtoczyła się. Sony, nie przeszkadzaj mi ty! Dobra, to jedna. Ja tu walczę z kulą, kurde, o przetrwanie. Jak chcę stąd wyjść? Mogę tu? No nie, oczywiście, że nie. Znowu ta kula. Au! Ja wiem już, do czego mam ją wykorzystać. O! Chcę stąd wyjść. Ratunku. No, fajnie, jest za bramą. Okej. Kula się chyba uspokoiła. Masakra. No, dobra, ale... O! Wiedziałam, że pominę kawę. Jak z tobą pójdę, więc... Daj mi latarkę, Barry. Dobra, czekaj, ja chcę zobaczyć, czy nie ma tu jakichś stron maszynopisu. Dobra. Lepiej czuję się z latarką i bronią. Czyli cały zestaw, a nie tylko część. Co? No, daj mi. Szalejące rury. O! Zostawcie mnie! Dobra. Już? Spokoiło się? Muszę przejść przez jakiś labirynt. Czy coś takiego. Dobra, wielką bramę. I mamy światełko. O, lubię światełka. Dobrze, Barry. Staram się coś wykombinować. Co ja miałam zrobić? A, znajdź drogę przez ogród. Nie za bardzo lubię labirynty. Szczególnie w takich strasznych grach. Tu coś jest? Nie. Dobra. Dostałam racę i... baterię, tak. Dobra. Świetnie, teraz będzie godzina błądzenia. O, kocham to. Chyba, że ten labirynt jest bardzo prosty. O, znalazłam zapasy. Czy coś jeszcze mogę wziąć? Co to za dźwięki? Ta taczka powstanie, czuję to. O, kolejne baterie. O! Dobra. Przeładuj. O, jeszcze jeden. Dobra. To może tędy? Nie, tu jest ślepa uliczka. A ten labirynt chyba nie będzie bardzo trudny do przejścia. Don't trust Emil. Okej. O, kartka.
Lubię czytać kartki, wtedy jest tak spokojnie. I stared at the biking paraphernalia that littered the area, surrounding an unlikely centerpiece. A full-size stage complete with an impressive sound system with all the trimmings, including a dragon. It took a special kind of crazy to build something like this in a remote field. When the sky split open with a deafening boom and the music started blasting, it felt strangely appropriate. Okay. To już nam zapowiada, gdzie trafimy. Te dźwięki mnie dobijają. O, tu coś jest. Ominęłabym to. A, dzięki, że mnie straszysz. A, gdzie ja mam iść? A! Dobra, tu coś jest. O, jeszcze tu na górze. A, to. Proszę. Którędy ja mam iść? Ja już się zgubiłam. Znowu słyszę dziwne dźwięki. O, kartka. Hartman hurried down the corridor. He had disliked leaving Wake when he was surely at his most susceptible to therapy. But this was not an ordinary storm. Wake had been riding, and he had woken something up in the depths of the lake. Now, it was coming for him. Hartman had naturally prepared for a situation like this. The idiot brothers would keep Wake distracted while Hartman double-checked everything, just to be sure. Masakra. Zaraz mnie coś tu zje. Tu na pewno coś będzie. No. Co? Tu jest jakieś wyjście. Ja chcę stąd wyjść. O, kto tam do mnie gada? Powiedz. No dobra, jest jakieś wyjście. Są naboje. I chyba nic więcej. Czyżby to był Hartman właśnie? Ptaki. O Boże. No. I masz. Nie, to jest ten ochroniarz. O! Jeszcze ptaki mnie będą atakować. Dobra, najpierw jego chcę się pozbyć. Dobra, teraz ptaki. O, coś czuję, że będzie problem. No, i co, ptaki? Boicie się. Kurde, one są jakieś mocniejsze, czy co? W ogóle nie mogę w nie trafić. Nienawidzę ptaków w tej grze. O, mamy ten... Nie, to jest... No, podnieś. Lecicie. Okej.
Ha! Dobra. Zabierz kawę. I możemy stąd iść. W końcu. Jeszcze ktoś. Braty. Nie. Gin. Dobra. Niech się nam podładuje bateria, ja się napiję. Okej. Wyjdziemy w końcu z tej... z tej dziwnej kliniki. Czy nie? Bo szczerze już mam jej dosyć. Tu się dzieją zbyt dziwne rzeczy. O! Mamy kolejne bronie. Te, które mieliśmy. Ale oczywiście, które straciliśmy. W każdym rozdziale tracimy bronie. To jest nie za fajne. Mott knew that Wake was smarter than him. Wake had more money, a beautiful wife, everything. And Hartman said Wake was important. That made him better than Mott. But Mott was calling the shots now. He'd expected Wake to whimper and grovel, but instead, he seemed willing to fight. Mott knew he'd gotten under Wake's skin, if only Mott actually had his wife. The thought made him shiver. Okay. Dobra. Tu mieliśmy zapis, ale nie, ja chcę tą broń. Tu coś nas zje zapewne. Taka prosta droga do celu. Wiedziałam! I jeszcze ktoś z tyłu. Wiedziałam. Dobra. Alan. Gij, masz karo. Bredna. Dobra, chwila spokoju. Znowu coś z krzaku wyleci? Nie. Bogu dzięki. Tam coś i tu mamy pracę. Okej. W sumie zawsze się przyda. Jest dobra broń. Bardzo dobra. Widziałam! Wściekłe, opętane taczki! Okej. Bramy się pozbyliśmy. Chwilę odczekam znowu. Żeby ta bateria się naładowała. Chociaż nie chce mi się czekać. Ja chcę już stąd pójść, bo... To miejsce mnie przeraża. Zresztą, czy jest w Alanie jakieś miejsce, które mnie nie przeraża? For the moment, Barry was just glad he had survived the fall. He had been separated from Al, and there was no easy way to climb back up. He told himself he'd be okay. Okay in the gloomy forest at night. He would just have to wait for a while for Al to find his way down. Barry turned when he heard the heavy footsteps and saw the movement. The man-shaped shadow lunged at him from the bushes, an axe held high. Barry screamed and threw up his hand. The world exploded. Czyli Barry'ego napadnie za niedługo ten nasz kolega z siekierą. Super. O! Znowu te puszki. O, tak. No, zobaczymy po prostu potem, pod koniec gry. Ile mi się udało tego wszystkiego pozdobywać tutaj. Emil, mate, Tom, do it. Okej. Tu mamy kolejne zapasy. Amunicję i chyba baterie. Tu coś jakby było? Nie, ja nie chcę tam iść chyba. Zaraz mi tu jakaś taczka pewnie znowu napadnie.
O. Wypadło tych. No, pokaż się. Nie chowaj się. Dobrze wiesz, że przegrasz. Może tu jednak jakaś kawa była? Nie widzę. Ale ja w sumie ślepa jestem. Jeśli chodzi o takie rzeczy. Okej. Okay. To chyba przez te krzaczory. Jezu, już chciałam zrobić szybki zapis. Zapomniałam, że tu się nie da. O! Tu jest jakaś skrytka. To dobrze. Dodatkowe zapasy zawsze się przydają. Do rakietnicy. Znajdź drogę przez okrąg. Tam ciągle fruwają te ptaki dziwne. No, Alan, wspinaj się szybciej. No dobra, to pytanie teraz, którędy? Tędy? A tu czasem nie byłam? Nie, byłam chyba z drugiej strony. O, tu jest kawa i zapis. Kolejne race. Bardzo dużo nam tu tego dają znowu. To jest kolejna strzelba. Jakbym tamtą ominęła. Dobra. To mam iść... Oho! Jezu, już myślałam, że to jest jakiś opętany, ale to Barry. W sumie Barry też mógłby się stać opętanym. Taki końcowy boss. No co ty? Barry! I slammed it shut when the nasty showed up. And the key fits kind of loose in the lock, so, super. Barry! Ej, zaatakuje go mrok. Nie, mnie zaatakuje oczywiście. Jego po co? Okej, teraz przyda się raca. Hurry up, Barry! I'm on it! Chyba trochę za wcześnie. Au, au! Ktoś mnie bije. Ty mnie bijesz, ty ćwoku! Dobra, załaduj te baterie.